Cześć, słuchajcie, Megan Wujeczka na podnośniku i słuchajcie, jak to się zdarzyło, że one tu trafiło. Słuchajcie, auto było na przeglądzie i diagnosta tutaj powiedział właścicielowi, że ma do wymiany stworzeń wahacza. Słuchajcie, z tej strony, prawy przód, no i faktycznie nie da się ukryć, że ten stworzeń wahacza do wymiany jest. Słuchajcie, posłuchamy go. Albo może będzie go też widać. Zobaczcie, jak on pracuje. No ewidentnie puka jak nie wiem. Więc słuchajcie, właściciel przyjeżdża na wymianę wahacza. Przepraszam, na wymianę stworzenia wahacza. No bo można, stworzeń tutaj jest wymienialny, można go wymienić. No okej, ja się biorę jakby za robotę, no ale mówię, no sprawdzę wszystko. Taki stworzeń kosztuje 50 zł. No i zaczynam sprawdzać, co i jak. No i coraz bardziej jestem przerażony, słuchajcie, bo zobaczcie, tyle ja wahacza z tej strony. Tak samo. Podstawię tutaj łyżkę. Zobaczcie, tyle ja wahacza, co się dzieje. Oj, przepraszam. Przecież tutaj no nie jest za dobrze, delikatnie mówiąc. Ten wahacz raczej żyje swoim życiem. Prawda? Ale, no ta strona, okej, okay, no mógł diagnosta nie zauważyć. Ale wiecie co? Zobaczcie, co jest z drugiej strony, bo tu jest jeszcze bardziej wesoło. Tu już w ogóle, to tutaj już nie ma. Zobaczcie, jak ona wygląda. Ona jest po prostu tutaj już w tym miejscu pęknięta. I jak sobie tutaj... Posłuchajcie w ogóle. To jest w ogóle masakra. Ja nie wiem, czy to nie było czuć, jak ten samochód jeździ. Ta tuleja to w ogóle nie trzyma tego wahacza. Ten samochód musi pływać. No ale oczywiście, jak zacząłem tutaj również sprawdzać. No i mówię, spojrzę jeszcze oczywiście na tej strony stworzeń, no bo różnie to bywa. Tutaj mamy go, o, sobie, chwilę zobaczymy, o, teraz, ja nie wiem, czy to będzie widać, ale jak chcecie sobie sprawdzić stworzeń, to podstawcie sobie tak łyżkę, wahacz, tu pod stabilizator, o, czekajcie, no pokażę wam, ok, żebyście widzieli, dobra, i chwytamy sobie w ten sposób za stworzeń, za jabłuszko, i teraz jedną ręką tu chwytamy, a drugą ręką pracujemy łyżką, zaraz wam to pokażę, chwytamy. I tutaj możecie sobie chwycicie, pracując łem, możemy sobie zobaczyć. Oczywiście ja tutaj już czuję, on ma tak samo luz, on tutaj styka. Ja nie wiem, jak tego można było na szarpakach nie wyczuć, ale on ewidentnie tutaj ma luz, pracuje w pionie. Także on też jest do wymiany. No i zobaczcie, 50 zł miało być, jeden stworzeń do wymiany, 50 zł na części. I słuchajcie, tu nie ma sensu wymieniać pojedynczych elementów, dlatego że po prostu no, obydwa wahacze są do wymiany, bo i tu leje, i stworzeń. I teraz pytanie, oczywiście, no można by tuleje mówić i regenerować, ale słuchajcie, cały wahacz 150 zł. Porządnej firmy, 150 zł. Słuchajcie, stworzeń takiej samej firmy, żeby jakby kupić te same części. Dwie tuleje 80 zł, stworzeń 50 zł, 130 zł. I oczywiście trzeba to jeszcze 3 elementy wyprasować i wprasować. Czy to się opłaca? No, chyba nie bardzo. Dlatego też nie ma sensu, tylko trzeba po prostu, tylko wymieniamy tutaj całe wahacze z jednej i z drugiej strony. I teraz zagadka, jak, co zrobić, żeby wymontować wahacz? Słuchajcie, oczywiście w normalnym aucie, normalnym, no przeciętnym, najpopularniejszym samochodzie, to by było tak, że sobie po prostu demontujemy tutaj końcóweczkę. Jak zdemontować końcówkę w Renault Megane, zobaczcie na moim filmie, wyświetli wam się u góry, tam wam puszczę. Ale nie w Renault Megane, i potem odkręcamy wahacz, ale nie w Megane dwójeczce. Tu jest sprawa o wiele bardziej skomplikowana, żeby zdemontować wahacz, obojętnie, najdziesz, jeżeli robicie to tylko z jednej strony. Także to jest przestroga. Czy to ma sens? Słuchajcie, wymieniać wahacz tylko z jednej strony. Oczywiście, no jeżeli jest super nowy, no to nie, ale zobaczcie. Obojętnie, z której strony byśmy demontowali. Obojętnie, czy obydwa wahacze wymieniacie, czy tylko jedną stronę. I tak musicie auto podlewarować do góry, postawić go w ten sposób, jak to się mówi, na kołkach, zdemontować koła, zdemontować nadkole, tak samo z tej strony, jak i z drugiej strony. Gdyż musimy się dostać do tej półramy tutaj, tej ramy pośredniej. Żeby ją odkręcić, musimy ją zdemontować, gdyż nie dojdziemy do śruby wahacza tutaj, którą mamy z tej strony. Dlatego też musimy odkręcić to mocowanie tutaj. Takie samo mocowanie jest z drugiej strony. I zdemontować naszą ramę pośrednią, byśmy wtedy mogli dopiero dojść do samego wahacza. Zobaczcie, ile to jest pracy ekstra przy wymianie wahacza w tym samochodzie. Zacznę od demontażu tych blach. No i tu już się boję, bo jak widzicie,
No nie jest najlepiej, delikatnie mówiąc, nie jest to najlepiej. Zamowałem ją młotkiem, że ma wyjść, bo nie zamierzam z nią się tutaj użerać. No i wyszła. Słuchajcie, zobaczymy jak ta. O, ale ona jest w stanie. Halo, wychodzimy. Okej, okay. No. Jak nie zapukasz, to się nie dowiesz. No i zobaczcie, pierwszy problem, no auto ma swoje lata, nie mówię, 18 lat. Tak, chyba coś tutaj jednak przegniło. Jednak się okazuje, że meganki też potrafią skorodować w pewnym miejscu. Teraz słuchajcie, jesteśmy pod samochodem, tutaj. Odkręciłem tak samo tą blachę oczywiście z drugiej strony. Teraz musimy przejść do tej tak zwanej ramy pośredniej, pół ramy, jak tam zwał. Dlatego, że wahacz trzyma tutaj się na zasadniczym wózku tutaj. Natomiast tutaj mamy ten element, który musimy zdemontować, żeby dojść do śruby tej tulei. Ona trzyma się tutaj z przodu, na takich potężnych śrubach. Jedna. O, i druga. I te dwie śruby musimy wywalić z naszej meganki. Oraz z tej strony tu mamy mocowanie, taką jakby, jak to powiedzieć, taki wspornik, tu u góry jest przymocowany i tutaj taką małą śrubką. Najłatwiej jest to odkręcić od góry, powinno się udać, ta mała śrubka może lepiej spróbować jest nie ruszać. Słuchajcie, potrzebujemy klucz 18, żeby tutaj się dostać. Oczywiście nie chce mi się demontować zderzaka, bo musiałbym zdemontować cały zderzak, więc użyję tutaj przegubowego nasadowego. No, ale oczywiście można to odkręcić też ręcznie. Tutaj akurat no, na grzechotkę to myślę, że jest dosyć miejsca, żeby dojść, ale no nie. Ok, odkręcone. Te szyby nie są duże. Zobaczcie, takie małe, dlatego też nie ma obawy. Teraz rzecz jest jeszcze jedna, o której wam nie wspomniałem. Bo do tej pół ramy przymocowana jest chłodnica, ona ma tutaj takie swoje stopki, o tu i tu, ale z tego to jest tylko wsadzane, tak żeby z problemu tą chłodnicę z tego wymiecie, tylko musicie ją sobie jakoś podwiesić. Ja używam na przykład do tego ekspanerów. Tutaj zamocowanie chłodnicy i u góry sobie gdzieś podhaczyć. A jak to zrobić? O, słuchajcie, na przykład można tam za maskę, tylko trzeba ją czymś podeprzeć, bo ten drucik, pręcik oryginalny to jest za słaby. Jakoś jeszcze deseczkę za maskę, żeby to było u góry i to spokojnie wystarczy, nie ma problemu, to nam nie opadnie. Tutaj mam przewód od ABS-u i on jest przymocowany tutaj do tego spornika, także wypinamy go, żeby nam nie pociągło go za bardzo. Dobra, jego dajemy na bok. Zabezpieczamy sobie jakimś kołeczkiem czy czymś, bo ta rama, to wiecie, ona trochę waży. Odkręcamy to. Kurczę, mam nadzieję, że tą megankę jakoś ogarnę. Fajna, długa, porządna śruba. Także ta strona już tam opadła. A tak samo zrobimy z drugiej strony. Są mocno wkręcone te śruby. Też taka bestia duża. Ok, dobra. Teraz mi tutaj to siadło tak naprawdę. Tutaj jeszcze z tamtej strony mam takie kołki podłożone. Tutaj się oparło na zderzaczku, także muszę delikatnie całym ustrojstwem wyjechać. O. Nie będzie to zbyt atrakcyjne, no ale myślę, że coś tam będziecie widzieli. Z tej strony jest między tą ramą pośrednią
A zasadniczym wózkiem jest taki bolec, potem wam go pokażę. Muszę wyjąć tę misterną konstrukcję drewnianą. Wszystko leci. Dobra. Oczywiście wszystko przeszkadza. Łącznie z chłodnicą. O właśnie. Takie bolce są tutaj. Muszę zwrócić uwagę, czy ta chłodnica tu mi dobrze wyszła. Nie, nie wyszła. O, teraz. Dobra. Okej. Mamy to. Mamy to dziada. Super, tu jest prawa strona, jeszcze jakby chce współpracować. A ta lewa, tu się coś wiesz. Żeby ta chłodnica tylko nie poleciała. Ja nie pociągnę. Okej. Dobra, dostałem cios od meganki. O! Ale chyba od Andrzeja Gołoty byłoby gorzej. Dobra, teraz drugą stronę. Okej. A kawał żelastwa. Demontujemy. No dobra, słuchajcie, jak widzieliście, tutaj wchodzą te bolce. Trochę zabawy z tym jest, ale udało mi się. Wisi ta tutaj mi chłodnica. I teraz możemy w końcu wziąć się do demontażu naszego wahacza, tak jak Pan Bóg przykazał. A więc tradycyjnie zaczynamy od zdemontowania końcówki. Troszkę kierowniczego, jak to zrobić, możecie zobaczyć na moim filmie o wymianie końcówki. Tutaj Wam wrzucę. Obrócamy sobie zwrotnicę. I tu mamy śruby od naszego swożnia. Wykręcamy tą śrubę, wybijamy ją i potem demontujemy swożeń wahacza. I tak samo robimy ze śrubami na tulejach. Te śruby są dwie. Tutaj pionowa przy tuleje pionowej. Oraz tutaj ta, do którejśmy tutaj doszli. Zobaczcie, ona jest inna taka w ogóle, bo ona jest na torksa. Ok. I tu ma też nakrętkę. 16 dwie. Jedna z tej strony, druga do kontrowania. Tu sobie zablokuję. O, nie wygląda ta śruba, ona wiele lat nie była ruszana. No ale dobra, zobaczymy. Tą maskę jakoś tam spróbuję zablokować. Ok. Nakrętka wykręcona. To najważniejsze. Część sukcesu. Teraz sobie pistoletem przejdę na drugą stronę i spróbuję tam tutaj nim obrócić samą śrubę w tym gnieździe. Oj. No, obraca się. Dobra. Może teraz wyjdzie. O, trochę nam odchylę. A, zobacz. Ona nie była ładnych parę lat demontowana, myślę, że z 3 lata, o ile pamiętam, bo wymieniałem przeguby. Wtedy oczywiście ją demontowałem, nasmarowałem ją. No może dzięki temu poszła, bo tak jakby była całkiem. Oczywiście przed montażem ją oszczotkuję i tak samo nasmaruję, żeby w razie czego, jeżeli kiedyś to auto do mnie wróci, znowu bez problemu. Słuchajcie, ja oczywiście wymieniam wahacz. Ja oczywiście wymieniam tutaj albo swożeń, obiety, co robicie. Choć sam swożeń da się wymienić jeszcze na aucie, bez montażu wahacza. Jest to trudne, trzeba mieć specjalny ściągacz do tego, ale to się da zrobić. Robiłem to. Dużo wygodniej jest to oczywiście wymontować wahacz i robić to na prasie. Nie będę się też dlatego cyrtolił z tym, tylko po prostu widelcem to wybijam, żeby już wyjąć ten swożeń ze zwrotnicy. Ten film będzie długi, no ale jak chcecie zobaczyć, jak się robi przy Renault Megane, macie takie auto, i jak chcecie wiedzieć, dlaczego was mechanik, jeżeli robicie tego oczywiście sami, tyle skasuje za wymianę wahacza, no to po obejrzeniu tego filmu myślę, że będziecie wiedzieli. Co?
subskrybują kanał, na pewno wiedzą, że lubię chyba rynówki i one lubią mnie, bo często do mnie trafiają. Dlatego też nie boję się oczywiście tych napraw, no ale jest to jakieś, można powiedzieć, specyficzne rozwiązanie. Dobra, słuchajcie, odkręcamy to. Tak samo, 18 sobie tu kontrolujemy. I z tej strony torksem podchodzimy. Dobra. A, torks E18. Jakby co, jakbyście pytali. Dobra, słuchajcie, zobaczcie, co tu jest. Ojej, uwaga! Uwaga, bo leci! Leci razem z OBS-em. Dobra. To jest takie ustrojstwo tutaj. Tak to wygląda, to demontujemy. Tu też są tuleje. I w idealnym świecie też można je wymienić. Chociaż nie, tu nie ma chyba takiej potrzeby. No może ta dolna, ale to... No co jeszcze? I taka mega wielka... Śruba, dobra, to na bok. Wahacz, bek. Dobra, najważniejsze jest zamontowane. Przechodzimy teraz na naszą drugą stronę. Lecimy z tą stroną. Zakontrolowałem sobie tak samo klucz tam, z tamtej strony, żeby go jakoś tutaj ogarnąć. A dobra, z tej strony może spróbujemy najpierw tutaj odkręcić E18, a tam tutaj jest troszkę mniej miejsca. Najważniejsze, że poszło. Ok. Może to zostać. Przerwa techniczna, czekałem aż kompresor zrobi swoje. Teraz są gdzieś ciasne. I wachacz nam wyleciał. Zobaczcie na to. Ja rękoma tą gumę chyba mógłbym wyjąć po prostu. Także... A myślę, że dobra moja decyzja. Mam nadzieję, że właściciel również będzie się cieszył, że będzie miał samochód zrobiony tak jak należy. No dobra, mamy zdemontowane obydwa wahacze z tej i z tej strony. Przed zamontowaniem nowego wahacza ze starego wahacza ten plasticzek do montowania ABS-u musi się przełożyć tutaj. Po prostu zgniatacie tutaj z tej strony albo śrubokrętem i sobie to tu wkładamy. I już mamy na miejscu. Nowy wahacz mamy, lecimy, montujemy go sobie tutaj. Na początku sobie w go włożymy. Nuwencja. Słuchajcie, co wam powiem na temat tych nowych wahaczy? Powiemy tak, ja generalnie raczej jestem zwolennikiem wymieniania elementów w wahaczach. Raczej. Ale po prostu to nie zawsze się opłaca. Dodatkowo też myślę, że ogólnie jakość tych wahaczy całych się poprawiła. Niż było kiedyś, jeżeli chodzi o wymiary. Dlatego też o wiele lepiej to wygląda po prostu, niż to kiedyś wyglądało, bo kiedyś rzeczywiście był problem, że dużo rzeczy nie pasowało i tak dalej. W dzisiejszych czasach wszystko bardziej się jakby unormowało. Muszę powiedzieć, że pod tym względem jest lepiej niż było kiedyś, jeżeli chodzi o spasowanie części. Natomiast no, jeżeli chodzi o ich jakość, no to jest jak jest. I tutaj nie ma się co jakby poszukiwać, że jest jakoś super. No dobra, musimy założyć ten nasz wahacz przede wszystkim. Nie za bardzo to nie trzeba. Już chciał być. O. Dobra. Tak, tak. Tylko oczywiście, żeby teraz włożyć tą śrubę tutaj,
to musimy ten wachlarz jak najbardziej sobie dać do poziomu, żeby trafić. Ok. Na razie tylko tak po prostu przyłapuję, nie dokręcam, dlatego że tutaj w tym rozwiązaniu powinniśmy dokręcić, to znaczy akurat ta pionowa, może tak nie ma znaczenia to tuleja, ale ta druga, ta pozioma tuleja raczej ma dosyć znaczenie i raczej powinniśmy ją nakręcić tak jak przeważnie powinno się robić, czyli wtedy kiedy to wszystko stoi w takiej pozycji poziomej. Dlatego też to tak zrobię. Nie możemy oczywiście dokręcić tych tulei, kiedy auto już będzie nam stało na kołach. No nie, dlatego przez tą ramę tutaj pośrednią. W związku z tym po prostu na razie sobie to wszystko tylko tak pozakładam, poprzychwytuję. Mniej więcej, żeby to jakoś było. A potem dopiero podlewaruję koło do góry, do pozycji poziomej. Tą długą śrubę tutaj mamy. Myślę, że to będzie, kurczę, czy to będzie widać. Więc pamiętacie, ten element, ten spornik musimy zamontować. Czyli on wchodzi nam tutaj. O, to wszystko jest takie, widzicie. Nie widać, nie widać. Chyba nie widać. Przejdę z tej strony. Może tu będzie więcej widać. Nie wiem, czy tu będzie coś widać, ale tu jakby z tej strony wsadzam. O, oj. No teraz to, że... No i teraz trzeba oczywiście trafić tym wachlarzem. Trzeba trafić tą śrubą w tą tuleję. Tam jest dziurka. Jak widzicie, kurczę, to nie jest wcale takie proste. To nie idzie wcale tak łatwo, jakby się mogło wydawać. A dlaczego to nam nie idzie łatwo? No właśnie, zaraz zobaczymy. No tak, no tutaj to żeśmy w ogóle, jesteśmy daleko. Daleko, daleko. O. Mamy ją na miejscu. Ok. Słuchajcie. I teraz nakręteczkę dajemy. Nakręteczkę dajemy już z drugiej strony. Tutaj. O. 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 Teraz widać. Tak, jeszcze jakby mógł tak sobie... Jeszcze jakbym miał trzecią rękę, byłoby super. No ale dobra, może się tutaj podwiesić to światło. Ok, to wam pokażę. Jedną ręką to jest taka, wiecie, robota. Tu musimy sobie wsadzić tą nakrętkę. Ja te śruby oczywiście oszczotkowałem, nasmarowałem w tym miejscu, gdzie nie ma gwintu, gdzie jest tuleja. O, tutaj, widzicie? O, widzicie. No, widzę, że widzicie na kamerze. Dobra. I sobie to tutaj wkręcamy. Są to takie specjalne nakrętki z zintegrowaną podkładką. Śruby są drobnozwojowym gwintem. Ok, już mi się kręci. I tak to wygląda. Słuchajcie, troszeczkę to sobie wkręcę. Troszeczkę, żeby nie latało to za bardzo. Ale nie dociągam jeszcze tego, jak powiedziałem. I będziemy wkładali nasz stworzeń. Zanim wszystko będziemy jeszcze montować stworzeń. Ja to mam sklodę. Oczywiście ta śruba tutaj. I tutaj trzeba trafić. Okej. Sobie to trzeba zainstalować. Ale to nie stwarza większego problemu. Tutaj użyję. Tylko też trzeba to... Ona powinna nam się od początku wkręcić, na początku ręcznie. Dlatego, że pamiętacie, że to są śruby drobno zwijowym gwintem. Jedna uwaga. Zanim zaczniemy przykręcać nasz wachlarz, ten spornik musimy sobie przykręcić, tak żeby go nie przykręcić. O co chodzi? Nie możemy go zainstalować jeszcze na stałe, bo jak pamiętacie przy naszym demontażu, tutaj przychodzi nasza rama. Ale chodzi tu o to, że ona tutaj ma tuleję i ta tuleja jest wypoziomowana w odpowiednim momencie. Dlatego ją musimy ten spornik sobie tak mniej więcej przykręcić jak będzie,
Chodzi o to, żeby on był mniej więcej równo w tej pozycji, w której jest finalnie przykręcony, żeby ta tuleja była również w takiej pozycji, w której ona w przyszłości będzie pracowała. Dlatego sobie też delikatnie to tutaj przykręciłem, żeby to na razie było na stałe. Potem jeszcze oczywiście będę to odkręcał. Tutaj mam już właśnie w takiej pozycji, jak powinno być. Nie wiem, czy to teraz widzicie. Tutaj. Teraz przykręcę sobie ten. Tylko sobie tutaj zakontruję. Dobra. Biorę nasadkę E18 i dobra, leciutko, żeby tu już było wszystko na miejscu. Wyciągam sobie ten klucz płaski, zmieniam sobie na zwykłą sześciokątną nasadkę, o. I dokręcę tutaj ten wahacz normalnie, tutaj tą śrubę. Delikatnie, tak żeby doszło. Dobra, starczy. Ok. Ściągamy nasz kapturek zabezpieczający ze stworznia. Ja go jeszcze dodatkowo smaruję smarem miedzianym. Wiem, że jest wielu przeciwników tego smaru, ale powiem wam tak. Według mnie to po prostu działa. A skoro działa, to chcę zrobić sobie dobrze. Zawsze tak robię. Tak, żeby szło na przykład to za 2 lata, za 3 lata, jakie tutaj było w tym przypadku odkręcić. Magiczna blaszka. Nowy stworzeń jest bardzo sztywny. Uważajcie na, również na przewód od ABS-u. On bardzo, bardzo lubi się plątać. I teraz musimy po prostu trafić sobie. Najlepiej za dół tarczy pchnąć. Powinien... O, weszło. Dół tarczy trzeba pchnąć w tą stronę, tak żeby stworzeń wszedł. Zwróć uwagę na tą blachę, żeby ona się dobrze ułożyła. Tak jak mi tutaj właśnie się źle ułożyła. Cholera jedna. A tak było pięknie. Chyba było za dobrze. Dobra, troszeczkę go muszę sobie wyjąć. Znowu. Dodatkowa robota. O, tak teraz musi być. Właśnie, no nie jest tak dużo. Teraz. No, bo ta blacha musi być. Ta blacha musi być w osi. Ok, troszeczkę go od dołu, zaraz spojrzmy. Chyba wszedł. Śrubę tak samo miedziuchą tu walę, tu gdzie ona będzie, żeby nie było problemu z jej odkręceniem, na przykład właśnie za 2-3 lata. O. Z tej strony dajemy nakręteczkę. Uwaga na kabelek od ABS-u, on naprawdę, on mnie tak wkurza. On lubi się tak plątać zawsze. No dobra, 2 szesnastki, tak jak było. Jedna z tej strony, drugą sobie tu skontrujemy. Na początku delikatnie, a później już na siłę. Dla pewności takie połączenia właśnie przy zawieszeniu czy coś, zawsze dla pewności jeszcze sprawdzam, że tak powiem, ręcznie. Oj, moja wina. No nie, tutaj wystarczy. Także ten element mamy tutaj założony. Aha, można to od razu już sobie tak włożyć tutaj to mocowanie, ten ABS. Też wkładamy, słuchajcie, tutaj z tej strony. O, najpierw tutaj. Nie zapomnijcie zamontować tutaj tego kabelka. Tutaj nam na razie zostaje, bo
te mocowanie, jak pamiętacie, jest w naszej ramie. No i zakładamy końcóweczkę. Oczywiście po całej tej operacji pamiętajcie, że trzeba ustawić zbieżność, także jeżeli tutaj nic nie robiliście, to tak samo sobie tutaj przygotujcie wszystko, oszczotkujcie, nasmarujcie, żeby tutaj już szło obracać bez problemu tym, jak pojedziecie na ustawienie zbieżności, żeby diagnosta, no, osoba, która będzie Wam to ustawiała, nie miała dodatkowych problemów i Was niepotrzebnie dodatkowo nie skasowała, słuchajcie, bo za samo ustawienie zbieżności to zapłacicie kupę siana, ale jeszcze można dodatkowo dopłacić za, no, za poluzowanie tego. A po co? Ok. Dobra, ja to dokręcam. Nie pamiętam, chyba 17 była? Tak. No dobra, oj mi ten, skąd mi ten kabel tu wyszedł spod samochodu? Ludzie. Ludzie świata. Chyba będzie, co? Ale dla pewności na rękę odpowiedni moment. No dobra, ta strona zrobiona. Pozostaje mi nic innego, jak wziąć się za drugą. Słuchajcie, już z dobrej woli. To jest umocowania tej ramy pośredniej. Z tej jednej strony jest on ok, no trochę go oszczotkowałem, pomaluję. Nie będę tu robił jakiejś wielkiej renowacji, słuchajcie, tu nie o to chodzi. Nie tak ma być. Natomiast z tej strony po prostu, no, jak pewnie pamiętacie, to się urwało. Wykroiłem tutaj do tego elementu, póki jeszcze jest jakaś blacha. No wygląda to strasznie, ta blacha, no ale no, znikąd jej nie wykombinuję teraz. A chciałbym, żeby to jednak było tak, że no, się będzie trzymać. No to nie musi wyglądać, ma się trzymać, więc kawałek blaszki po prostu tutaj dospawam na wierce. Mam nadzieję, że przynajmniej przez jakiś czas będzie swoją rolę spełniało. Użyłem już drugi wahacz na miejsce tulejami. Słuchajcie, mam go teraz w pozycji idealnie poziomej. 70 Nm dokręcamy śruby od tych tulejek. 18 mam tam skontrowane. Ustawiam klucz na 70. Teraz delikatnie to dokręcę. Tutaj. Oj. Dobra. Żeby nie przesadzić. I tak samo klucz ustawiony na 70. Ok. Teraz zakładamy naszą końcóweczkę. Też tutaj ją delikatnie zabezpieczę, żeby mi to się w przyszłości... Ja mam kompletnie rozregulowaną tutaj, bo też ją rozruszałem. Ok, czy tu było 16? Nie, tu było 17. No dobra, te ustawienia są mamy zamontowane, ale to oczywiście nie wszystko, bo jak zapewne wiecie, no brakuje nam tutaj kawałka ramy. Także teraz najcięższa operacja pod względem oczywiście włożenia i pod względem masy chyba przede wszystkim. Tutaj musimy sobie to zapytać. Pamiętacie te śruby, które tu przemontowaliśmy na czas montażu? Teraz musimy je wykręcić, włożyć naszą ramę i przykręcić je ponownie. Montujemy ramę, wrzuciłem już ją. Trochę to siły wymaga, ale dajemy radę. Słuchajcie, na te śrubki nakładam troszeczkę kleju, bo też w fabryce ten klej tam był. No dobra, spróbujemy teraz tutaj utrafić, czy już tutaj mi się udało to podnieść.
trochę podlewaruję. O, chyba chwyciłem gwint. Dobra. Na razie tylko sobie przyłapałem. Tak samo robię, zrobiłem z drugiej strony. Tak samo nałożyłem trochę świeżego kleju. Spróbuję tutaj utrafić. No. Nie wiem, czy uda mi się to podnieść teraz na tyle. Chyba nie. Jeszcze. Ok, przychwycone. Teraz spróbuję to już dokręcić, na razie tak, żeby doszło, a finalnie dociągnę to na 105 Nm, tak zaleca renówka. Dokręciłem to na pneumatem. Teraz spróbujemy to już dokręcić finalnie. 105 Nm. Tak samo pozwolicie zrobić z drugiej strony, żeby nie przekładać już. O, 105 to jest trochę. Przypominam, że na przykład koła dokręcamy na 110. Ok, teraz jeszcze z przodu. Mocowanie do podłużnicy. Sobie opanujemy. Ok, widać. Wcięć. Idziemy to mamy tutaj. Mam miejsce, więc o, tu może być trochę niewygodnie. I druga strona tak samo. Tak, tutaj jest już jeszcze niewygodnie. Nie ta ręka, jak tu mówię. Gotowe. Swoją drogą. Ok. Także słuchajcie, to jest gotowe. Mamy. Co nam teraz zostało? Do przymocowania te blachy tutaj wspierające, wzmacniające tą półramę. Zakładam naszą ramę. Delikatnie na te śrubki nałożę miedziuchy, gdyż wiem, że bywa z nimi problem. Najpierw tą prawą stronę, ta była jeszcze w całości. Jak możecie zauważyć, profesjonalnie ją zregenerowałem. No dobra, żeby nie straszyła tak po prostu rdzą, to trochę, żebym ją przemalował. Trochę tam oszczotkowałem, tak samo tą półramę, ale jest problem, bo nie wiem, nie mogę znaleźć tych blach nowych, chyba że w serwisie one by były. Może jak wiecie, macie renówkę kiedyś, żeście już coś takiego szukali, to napiszcie, jak sobie tutaj poradziliście. Może udało wam się zdobyć gdzieś te nowe blachy, nie widziałem ich w zamienniku. Natomiast no samochody cienkie korodują i może być z czasem, z wiekiem, może być tutaj problem. Po prostu w dostanie ich widziałem tylko używki do tej pory, które wyglądały mniej więcej tak samo jak ta na załączonym obrazku. Tak, delikatnie jest tutaj przykręcę. Gdzie jest moja grzechotka? Jak widzicie, to ciągłe chodzenie po tym warsztacie. Niby to człowiek wszystko ma ułożone, a w czasie naprawy to tu odłoży, to tu odłoży. Ciągle tylko się chodzi i się szuka. Dobra, bez przesady. Ok, tu mam przykręcone. Słuchajcie, no tak samo robię z drugiej strony oczywiście.
Wiecie, tak samo z drugiej strony też przykręcamy tą blachę. Tu wam się chciałem pochwalić, oczywiście żartuję. Naprawiłem tą blachę. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ona wyglądała, gdy ją zdemontowałem. Możecie zobaczyć tutaj. A tutaj po prostu jakoś ją tutaj pospawałem, zreperowałem. Wiem, że nie jest ładne, ale to nie ma być ładne. To ma być w ogóle, że ma być. Bo tamto to w ogóle nie trzymało, więc okej, okay, no jakoś jest. Teraz jeszcze ją tam jakoś podmalowałem. No na razie na sztukę jest. Nic innego tu na tą chwilę nie wykombinuję. Przykręcamy tą blachę i montujemy nadkole. Już mam zamontowane nadkole. Jak zdemontować, zamontować jeszcze nadkole, to analogicznie. Jest taki mój film w Renault Megane 2, jak ściągnąć nadkola. Tam możecie wszystko zobaczyć. Słuchajcie, zakładamy nadkola. Pamiętajcie też o przypięciu tych przewodów od ABS-u. Tu na wahaczu, tutaj to przekładamy. I tutaj do tego ustrojstwa koło stworznia. Teraz już nie pozostaje nic innego, jak założyć oba koła samochodu i ustawić zbieżność. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o wymianę wahacza. Jest ona dosyć czasochłonna przy Megance, to trzeba przyznać. Ale też robiąc to samemu, jeżeli macie, zobaczcie, tu nie potrzeba wiele jakichś takich specjalistycznych narzędzi. Myślę, że można zaoszczędzić sporo kasy. Co? Zapraszam Was na moje pozostałe filmy, dużo filmów z Meganek. Jeżeli jesteście właścicielami takiej Meganki dwójki, na pewno znajdziecie coś ciekawego na moim kanale. Na razie, cześć!